więc witam serdecznie wszystkich przyjaciół, mówi Jarosław z Krakowa. Zapraszam do morsowania. No, najlepiej morsować do samej szyi, nie za głębiej. No, jeszcze trzeba by włączyć stoper dla początkujących oczywiście. Włączamy stoper. No i patrzymy, jak to długo wytrzymujemy we wodzie. Morsujemy się dla zdrowia, dla przyjemności, dla towarzystwa, dla wody, dla ludzi. Dać dobry przykład. Koniecznie są bardzo dobre buty gumowe. Nie tylko ochrona jest to przed zimnem, bo najwięcej z ciepła uchodzi przez paluszki nóg, ale też i ochrona przed jakimiś może kamieniami ostrymi, jakimś szkłem, coś nadepnie się niechcąco. To są takie też dodatkowe zabezpieczenia. Można też stosować rękawice do morsowania. Ja akurat nie stosuję, wygrzewam ręce w ustach. Można całemu sobie. No, rudawa, no, można zobaczyć, jaka głębokość jest. No, na pewno ciut ponad metr, nie więcej. No tak więc trzeba się schylić, zgiąć, kucnąć na kolana, czy na pupcie usiąść. No, na środku jeszcze jest płyciej. No, można powiedzieć, na środku, proszę popatrzeć. No, dotąd jest woda. Tak więc można znaleźć sobie takie miejsce wygodne i posiedzieć sobie. No, jakieś muchy już zaczynają latać. Wiosna pełną parą. Można jeszcze jakąś czapeczkę sobie ubrać, ale to nie przeszkadza. Ruchy są wskazane. W lewo, w prawo. Dzisiaj jest niedziela. 3 kwietnia. Właśnie skończyłem bieg 2 godziny 15 minut z okolic parku Decjusza na Salvator. Salvatory przegorzały, później Bielany i tam koło klasztoru na Bielanach zoo i pobyt. I teraz po ćwiczeniach dwóch godzinnych i 15 minut chłodzę się, hartuję swoje ciało. Jest bardzo dobrze, no, zadbać o swoje ciało. Wiadomo, że przebywanie w ciepłym pomieszczeniu jest bardzo miłe i sympatyczne, no ale dla zdrowia można sobie tutaj popływać w wodzie. Tak więc zapraszam wszystkich. No tak samo i z bieganiem jest. Wiele osób mówi, to trzeba biegać i tak dalej. Ale to bieganie to musi być 2 godziny. Ja przygotowuję się do maratonu, to muszę rzeczywiście troszeczkę więcej, większy wysiłek zrobić. Ale rekreacyjnie pół godziny, 3 razy w tygodniu całkowicie wystarczy. Więc chłodzimy się we wodzie, hartujemy nasz organizm. Pokonujemy wszelkiego rodzaju złe przyzwyczajenia, które tworzą taki, można powiedzieć, kanał w naszym życiu, że ani w lewo, ani w prawo. No, na przykład jeszcze możemy sobie pływać w wodzie. Zdjęcie bardzo ładne. Pływamy sobie w wodzie. Wszystko jest dla zdrowia, dla dobrego pogody ducha. Tak więc wszystkie osoby, które jeszcze się zastanawiają, jest bardzo dobry okres rozpocząć morsowanie. Tak więc
woda staje się coraz cieplejsza, no i jest jakaś temperatura, widzicie, 7, góra 8 stopni. 7-8 stopni. Oczywiście na początek nie zalecam długiego przebywania, najwyżej 40 sekund. Ja ostatnio w czwartek tutaj przebywałem 20 minut, no ale to zawdzięczam już dwóm sezonom morsowania. Następnie buton, buty, o, są bardzo ważne, 100 zł mnie kosztowały para, takie kupię już solidniejsze buty, no, utrzymuje ciepło, bo bosa noga, proszę mi wierzyć, 3 minuty ledwo bym tu wytrzymał, a tak nawet do tych 20 minut. No dzisiaj zobaczymy, jak to będzie. No woda, no, dla mnie jest nie jest zimna, ale cieplutka. Cieplutka, taka przyjemna. Do mnie przychodzą znajomi, tak marzną, no nie, mimo że mi się wydaje, że jest ciepło, a oni niesamowicie marzną. Dlaczego? My nie przyzwyczajeni za dużo ciepła, chorują non-stop. To no, nie jest. Pływanie zrobimy. Pozdrawiam wszystkich chętnych, no trzeba się trochę przemóc. Jestem na Rudawie, w wysokości ulicy Rolnej. Niedaleko jest Park Decjusza, klub sportowy Bronowianka. Miłe, sympatyczne miejsce jest. A więc zapraszam serdecznie. Dodatkowy plus tego miejsca to jest taki mały próg wodny, no w wysokości może jakieś 30 maksymalnie centymetrów, robi małe zamieszanie, mały taki szum uspokajający duszę człowieka. Przesunę troszeczkę, lepiej widać. Ogrzewam ręce na głowie. Bardzo miłe ocenie jest.
15 minut.